Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nawet bardzo znane osoby kojarzone z tradycją prezentują czasem taki pogląd, że no wprawdzie nowa posoborowa msza nie jest aż tak dobra jak msza trydencka, ale bez przesady. Nie ma powodu, żeby w niej nie uczestniczyć. Sprowokowany tymi opiniami postanowiłem nagrać kolejny materiał w tym temacie, czyli materiał w cyklu Serce naszej wiary. Dzisiaj będę porównywał mszę świętą trydencką z nową mszą, a wszystko to w kontekście anglikańskiej liturgii Cranmera. Zapraszam. Zmiany te będzie nam obrazowała tabelka ze strony Tradicat Blogspot. Będzie również ta strona podlinkowana w opisie pod filmem. Jest ona w języku angielskim, natomiast ja będę tutaj oczywiście to wszystko komentował. Widzimy po lewej stronie mamy Vetus Ordo, czyli msza święta trydencka. W środku ryt Cranmera, czyli anglikański. Ryt wczesny, poreformacyjny, anglikański ryt. Tutaj konkretnie anglikańskiej liturgii Wieczerzy Pańskiej. Po prawej stronie natomiast oczywiście Novus Ordo, czyli nowy porządek mszy świętej wprowadzony przez Pawła VI po Soborze Watykańskim II. Na samym początku mamy kwestię tytułu, mało znaczącą, ale jednak wartą odnotowania. Widzimy, msza trydencka oczywiście nazywana jest po prostu The Mass, czyli mszą świętą. Novus Ordo z kolei The Lord's Supper or Mass, czyli wieczerza pańska albo msza. Natomiast w rycie Cranmera The Supper of the Lord and the Holy Communion commonly called The Mass, czyli wieczerza pańska i komunia święta powszechnie zwana mszą. Widzimy tutaj już pewne podobieństwo, natomiast oczywiście to samo w sobie jeszcze niewiele nam mówi. To oczywiście teraz tłumaczenia, no może to być różnie tłumaczone w różnych językach. Ja sobie tutaj spojrzałem dla uzupełnienia. Oczywiście w szale tradycyjnym, to jest pars tertia, trzecia część, rubrice generales missalis romani, czyli rubryki, przepisy mszału rzymskiego. I tutaj od razu pierwszy rozdział, Notiones et Norme Generales, od razu na początku. Sacrosanctum Missae Sacrificium. Najświętsza ofiara mszy świętej. Od samego początku tak to jest zdefiniowane, od samego początku tak msza święta jest nazwana. Spojrzałem również na mszał, nowy mszał. To jest edycja typica z roku 1984, jeśli dobrze pamiętam, zaraz spojrzę dla pewności. Mszał rzymski dla diecezji polskich, Palotinum 1986. A więc w nowym szale, już na samym początku, rozdział pierwszy, znaczenie i godność sprawowania Eucharystii, widzimy, że w punkcie pierwszym odprawienie mszy świętej jako czynność Chrystusa, tutaj od samego początku mamy mszę świętą, jednak już w punkcie drugim, dlatego rzeczą nadzwyczaj ważną jest tak przygotować odprawienie mszy, czyli wieczerzy pańskiej, aby słudzy ołtarza, i te dwa pojęcia będą używane zamiennie, a więc mamy tutaj taką formę pomiędzy mszą trydencką a liturgią Cranmera. Jeszcze rozpoczynamy od słowa msza, a później przechodzimy już do wieczerzy pańskiej. Jak wspomniałem, to akurat nie jest jakieś bardzo istotne i samo w sobie nam to jeszcze niewiele mówi. Spoglądamy punkt niżej. Celebrowana po łacinie oczywiście msza trydencka wnawia się język precyzji, stałości, sakralności, ciągłości z poprzednimi wiekami. W rycie Cranmera oczywiście mamy tutaj, czyli środkowa tabelka, mamy tutaj w całości w językach narodowych. Novus Ordo również jest w całości dopuszczona w językach narodowych, czyli może być również odprawiana po łacinie, natomiast znowu jest to krok dokładnie w tą samą stronę. Spoglądamy teraz na trzeci wiersz od góry. Część modlitw odmawiana głośno w rycie mszy świętej, oczywiście trydenckiej. Kanon w całości po cichu.
co ma w sposób szczególny podkreślić tajemniczość tego, co się tutaj dzieje. To, co będzie się teraz działo, jakby to, co najświętsze, musi być w jakiś sposób ukryte, musi być w jakiś sposób tajemnicze i aby podkreślić wyjątkowy charakter tego, co się dzieje w momencie kanonu, Kościół zachęca wiernych do tego, żeby skupili się, żeby w swoim sercu wtedy modlili się do Pana Jezusa. W ten sposób Kościół łączy też wszystkie rodzaje modlitwy i ten głośny śpiew w trakcie mszy świętej śpiewanej i później w najważniejszym momencie cisza, aby adorować Pana Jezusa w swoim sercu, jednocześnie aby podkreślić tą wyjątkowość, tajemniczość tego, co się tutaj dzieje, niecodzienność tego wydarzenia. Spoglądamy na drugą kolumnę, wiersz trzeci, oczywiście w rycie Cranmera, całość liturgii anglikańskiej jest odmawiana głośno. W Novus Ordo ogromna większość jest odmawiana głośno, kanon prawie w całości jest odmawiany głośno. Najważniejsze fragmenty są odmawiane głośno, to znaczy nie został zachowany ten podział, że to co najcenniejsze, że ten najkluczowy moment jest odmawiany po cichu. Wiersz czwarty, oczywiście znowu msza święta trydencka, składana, ofiarowana na ołtarzu, który ukierunkowany jest na wschód. Wschód, który to wschodzące słońce symbolizujące powracającego Chrystusa, Chrystusa, który przyjdzie na sąd. Msze święte były tradycyjnie jeszcze do końca XIX wieku odprawiane tylko rano, a więc to wschodzące słońce miało być również widoczne właśnie w trakcie mszy świętej. W rycie Cranmera stół zamiast ołtarza i kierunek liturgiczny w stronę ludu. W Novus Ordo preferowany jest również kierunek w stronę ludu i oczywiście stół zamiast ołtarza. Oczywiście mówimy tutaj o stole ołtarzowym, albo używa się podobnych pojęć, zachowując jeszcze resztki tych tradycyjnych pojęć, natomiast tak zostaje to ustawione. Dalej, wiersz piąty, tabernakulum. W rycie trydenckim, w mszy świętej tradycyjnej, tabernakulum na środku, na ołtarzu głównym, co znowu kieruje człowieka właśnie eucharystycznie, kieruje człowieka na ofiarę mszy świętej, kieruje jednoznacznie, tak? Ołtarz, Eucharystia, Pan nasz Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. W rycie Cranmera oczywiście tabernakulum zostaje usunięte, jak tutaj jest napisane, zapomniane. W Novus Ordo przeniesienie tabernakulum jest wskazane, co jest logiczne z punktu widzenia tej reformy, to znaczy jeśli mamy stół i do niego się należy kłaniać, to tabernakulum z tyłu jest tam zupełnie, zupełnie dziwne, tak? I dlatego wskazane jest, żeby je usunąć. Czyli Pan nasz Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie nie jest potrzebny, żeby był na środku, gdzieś go trzeba tam na boczku umieścić, no bo my tutaj mamy nasz stół i naszą celebrację. Spoglądamy dalej, czyli to będzie wiersz szósty. Funkcje liturgiczne zachowane tylko dla kleru i chłopców, ministrantów, co podkreśla kapłaństwo. Jak tutaj jest napisane, podkreśla również prawo naturalne. To jest temat na jakby zupełnie inny materiał. Dlaczego jest to związane, jest to zawarte w prawie naturalnym, że to mężczyźni składają ofiarę Panu Bogu? Dlaczego jest to bardziej stosowne, żeby robili to mężczyźni? Pan nasz Jezus Chrystus wybrał tylko mężczyzn na kapłanów. Gdyby chciał uczynić Najświętszą Maryję Pannę kapłanką, to by to zrobił. Pan nasz Jezus Chrystus nie kierował się o tak po prostu jakimiś zwyczajami. On jest Bogiem, wie co ma robić, nie cofa się przed zmianą, przed wypełnieniem Starego Testamentu i przepełnieniem, przeniesieniem go w Nowy Testament, a więc nie miałby z tym żadnego problemu, to nie są żadne jakieś naleciałości kulturowe, po prostu taka jest wola Pana naszego Jezusa Chrystusa. I oczywiście funkcje liturgiczne, funkcje ministrantów są bezpośrednio powiązane z ołtarzem, one są naturalnymi stopniami do kapłaństwa, to znaczy w tradycyjnej formacji kleryk
otrzymując kolejne stopnie święceń, wchodzi po stopniach ołtarza, otrzymuje kolejne funkcje, które są właśnie w dużej mierze funkcjami ministranckimi i świeccy ministranci zastępują tylko te osoby duchowne, kleryków, którzy powinni przy ołtarzu służyć i ze względu na tą bliskość samej czynności liturgicznej powinni oni być płci męskiej. Odsyłam tutaj do moich materiałów Duma kobiety i antykobiecy feminizm oraz siła mężczyzn, które wyjaśniają właśnie, jak z punktu widzenia takiego podstawowego prawa naturalnego płcie zostały ustanowione jako różne, jako posiadające swoje własne właściwe cechy i zadania. I tak zdecydowanie bardziej kobiecym zadaniem jest macierzyństwo i męskim zadaniem jest ojcostwo. I kapłaństwo jest głęboko powiązane właśnie z ojcostwem. To ojciec rodziny powinien reprezentować rodzinę na zewnątrz, jako że matka naturalnie, jeśli chcemy, aby gatunek ludzki przetrwał, matka musi opiekować się, musi mieć dzieci, którymi trzeba się siłą rzeczy zająć, dlatego to naturalnie to ojciec powinien troszczyć się o rodzinę, powinien zabezpieczać jej byt, a więc również reprezentować ją na zewnątrz. I przenosząc to na poziom nadprzyrodzony, to właśnie mężczyźni zostają kapłanami, czyli tymi, którzy troszczą się o Kościół, zarządzają nim, tymi również, którzy walczą w tym sensie takim zupełnie zewnętrznym, to znaczy mają walczyć o prawa Boże, mają stawiać czoła temu światu, natomiast zadanie kobiety w Kościele jest zadaniem macierzyńskim, zadaniem nawiązującym do zadania Najświętszej Maryi Panny, czyli zadania tego macierzyńskiego serca, modlitwy, współofiarowania i bynajmniej nie jest to zadanie mniej istotne. Jeśli ktoś postrzega to zadanie jako mniej istotne, to znaczy, że patrzy na ten świat przez takie aktywistyczne, naturalistyczne okulary. Jak nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, mówił, 6 małych karmelitanek się modli, dlatego Afryka się nawraca. Właśnie to ukryte życie i to macierzyńskie zadanie jest bardziej istotne z punktu widzenia przepływu łaski. Skąd wiem? Stąd, że Pan nasz Jezus Chrystus przez 30 lat swojego życia żył właśnie w ten sposób. Prowadził życie ukryte i tylko przez 3 lata prowadził tą działalność publiczną. Ale w zasadzie nie o tym tutaj mieliśmy mówić. A więc oczywiście w rycie trydenckim tylko mężczyźni mają udział w bezpośrednich liturgicznych funkcjach. U Cranmera podobnie, natomiast w Novus Ordo mamy już do czynienia również z ministrantkami. Kolejny wiersz. Rozpoczęcie mszy świętej judicamy na początku przy przystąpieniu do ołtarza modlitwy u stopni ołtarza. W rycie Cranmera zlikwidowane, w Novus Ordo zlikwidowane. Dalej. Podwójny konfitor, wyznanie winy, rozróżnione pomiędzy kapłanem a ludem, czyli osobno odmawiane. Wezwana jest Najświętsza Maria Panna i poszczególni święci by name, tak po imieniu. W rycie Cranmera nie ma. W Novus Ordo zostaje zamienione wspólnym, jednym konfiteor i tylko Najświętsza Maria Panna wezwana jest po imieniu. A więc jest to znowu krok w tą stronę, ale nie całkowicie zniesiony. Dalej, Ofer Anobis, modlitwa, którą kapłan odmawia przystępując do ołtarza. Kapłan przystępując do ołtarza prosi Pana Boga o oczyszczenie, prosi Pana Boga, czuje się niegodny przystąpić do ołtarza, z modlitwą na ustach pragnie przystąpić do ołtarza. W Novus Ordo i w rycie Cranmera zniesione. Dalej, Oramus te Domine, gdy kolejna modlitwa, gdy kapłan całuje ołtarz, gdy przychodzi do niego, wspomina tam również relikwie, które są umieszczone w ołtarzu. W rycie Cranmera nie ma tej modlitwy. Oczywiście kamień ołtarzowy i szacunek wobec relikwii, to wszystko zostaje zakazane. W Novus Ordo nie ma tej modlitwy, nie ma już kamienia ołtarzowego. Relikwie również nie są już obowiązkowe. Dalej, Introit Kyrie Gloria Collect. W rycie Cranmera zostają zachowane podobnie w Novus Ordo.
Dalej, lekcja Ewangelia w Rycie Trydenckim czytana przez duchowieństwo, co znowu jakby podkreśla tutaj znaczenie kapłaństwa. W Rycie Cranmera podobnie, nawet te elementy zostają rozszerzone, lekcja Ewangelia i czytane są przez duchowieństwo. Oczywiście tutaj duchowieństwo już nie w katolickim znaczeniu tego słowa. W Novus Ordo zachowane, również poszerzone, podobnie jak w Rycie Cranmera, czytane przez duchowieństwo lub przez świeckich. Czyli tutaj nawet Novus Ordo wyprzedził pierwotny ryt Cranmera. Wyznanie wiary zachowane i w Rycie Cranmera, i w Novus Ordo. Ofiarowanie. Mamy tutaj podane modlitwy, to jest cały szereg modlitw, które są w Rycie Trydenckim właśnie na ofiarowanie. Suscipe, Sancte Patrem, Deus qui humane, oferimus tibi, in spiritu humilitatis, veni sanctificator omnipotens, Suscipe, Sancta Trinitas. A więc widzimy cały szereg modlitw wyrażających bardzo wyraźnie ofiarny charakter mszy świętej. W Rycie Cranmera skasowane. W Novus Ordo skasowane, za wyjątkiem Deus qui humane i in spiritu humilitatis. Porównanie ofiarowania to być może będzie temat na osobny materiał. My schodzimy dalej w naszej tabelce. Błogosławieństwo incensji, błogosławieństwo kadzidła, co oczywiście jest takim aktem ściśle sakralnym, ofiarnym i okadzenie później darów ofiarnych. Oczywiście kadzenia w Rycie Cranmera są zakazane, błogosławieństwa odpadają. W Novus Ordo nie ma błogosławieństw, jeśli chodzi o kadzidło, nie ma błogosławieństwa kadzidła i okadzenie jest już tylko opcjonalne. Lavabo, czyli oczyszczenie dłoń kapłana w Rycie Cranmera, jak i w Novus Ordo, zakazane. Orate fratres, czyli modlitwa po lavabo, w trakcie której kapłan prosi wierny lud teraz, żeby modlił się razem z nim, aby ta ofiara została przyjęta. W Rycie Cranmera zostało ścięte, zostało usunięte. W Novus Ordo zostało zachowane. Tutaj w nawiasie mamy podane, że była podjęta próba wycięcia, ale jednak zostało ono zachowane. Sursum corda, prefacja i sanctus zostają zachowane również w Rycie Cranmera i w Novus Ordo. Rzymski kanon, oczywiście w mszy trydenckiej, oczywiście używa języka sakralnego, wzywa świętych, wielu świętych po imieniu, podkreśla ciągłość, jedność wiary i czci. To jest bardzo ciekawe. No tak, bo ci święci, którzy są tutaj wezwani. Rzymskiego kanonu oczywiście w Rycie Cranmera nie ma. W Novus Ordo ten aspekt zostaje przepracowany. Wezwania świętych są już tylko opcjonalne. Kanon rzymski jest tylko jedną z opcji, a niektóre nie zawierają tego języka ofiarnego. Nie wspominały na przykład słowa ofiara po prostu. Tutaj, gdy teraz to czytam, to przychodzi mi na myśl, że za każdym razem, gdy było w nawiasie uses sacrificial language, to ja to tłumaczyłem jako używa języka liturgicznego. To pewnie jest niedoskonałość mojego tłumaczenia. To znaczy tutaj chodzi precyzyjnie o język ofiarny, czyli o takie słowa, które odnoszą się bezpośrednio do ofiary. No i oczywiście kanon rzymski i ofiarowanie, to przede wszystkim w przypadku ofiarowania jest istotne. Słowa konsekracji. Przechodzimy dalej. W Rycie Trydenckim oczywiście wskazuje na transubstancjację, na przeistoczenie, podkreśla rolę kapłaństwa. W Rycie Cranmera przepracowane, usunięto tajemnice wiary. W Novus Ordo przepracowane, mysterium fidei, to określenie tajemnica wiary zostaje przeniesione i teraz jeszcze w ramach twórczego rozwoju liturgicznego Novus Ordo postanowiono również zmienić słowa konsekracji w sposób bardzo drastyczny, to znaczy za kogo została przelana krew, czy za wszystkich, czy za wielu. Mamy w objawieniu jednoznacznie przekazane, że została przelana za wielu, co określa jej realną skuteczność. Czyli Pan Jezus oczywiście, że składa swoją ofiarę
w tym sensie za wszystkie, że każdy może z niej skorzystać, ale nie każdy z niej skorzysta. I to jest tutaj podkreślone i to zostaje w Novus Ordo później z czasem zmienione, przynajmniej w niektórych tłumaczeniach. Przechodzimy dalej. Paternoster, Libera, Nos. Wzywani są wszyscy święci, czterech po imieniu. Paternoster w Rycie Cranmera zachowany, w Libera Nos w Rycie Cranmera usunięte. Paternoster w Novus Ordo zachowany, Libera Nos przemienione, wycięte zostały w jakiekolwiek wezwania świętych. Hec commixio. Modlitwa, która używa takiego ściśle liturgicznego języka, nawet można powiedzieć języka przeistoczenia, która podkreśla przeistoczenie, w Rycie Cranmera nie ma. W Novus Ordo przepracowana i omija termin konsekracjo, tak żeby nie było tego ściśle transubstancjacyjnego aspektu. Dalej, Agnus Dei, który podkreśla transubstancjację, w Rycie Cranmera przepracowany, w Novus Ordo zachowany. Schodzimy dalej. Domine Jezu Christe, Filii Dei, Percepcio Corporis Tui, czyli kolejne modlitwy, które podkreślają rzeczywistą obecność. Zachowane w Rycie Cranmera, w Novus Ordo również zachowane, ale z modyfikacjami i są wśród innych opcji. Te modlitwy są wśród innych opcji. W Rycie Trydenckim komunia pod jedną postacią, co chroni przed profanacją i podkreśla również transubstancjację. W jakim sensie? No w tym sensie, że skoro to jest Pan nasz Jezus Chrystus, to jest on oczywiście w całości pod obiema postaciami, a jeśli mają być to tylko symbole, no to symbol ciała i krwi, należy je uzupełnić, prawda? Natomiast jeśli to jest rzeczywiście Pan nasz Jezus Chrystus obecny w całości, nie ma powodów, żeby przyjmować pod dwiema postaciami. U Cranmera pod dwiema postaciami. W Novus Ordo obie postacie, komunia pod dwiema postaciami jest dopuszczona. Już przedostatni wiersz tutaj w tej tabelce, przynajmniej na tej stronie, ale to zbliżamy się już faktycznie do końca. Komunia przyjmowana na klęcząco, oczywiście w Rycie Trydenckim, na język od kapłana, co chroni przed profanacją, pokazuje transubstancjację. No w jakim sensie? No w tym sensie, że to faktycznie jest coś wyjątkowego, tylko te namaszczone dłonie kapłana mogą dotykać Najświętszego Sakramentu, ewentualnie diakona, który już ma udział w kapłaństwie, no co podkreśla wyjątkowość tego, co się tutaj dzieje. W Rycie Cranmera komunia przyjmowana na stojąco, na rękę od kapłana, no kapłana oczywiście w cudzysłowie. W Novus Ordo na klęcząco lub na stojąco, w praktyce w tej chwili już praktycznie tylko na stojąco, na język lub na rękę. Tutaj również rozwój idzie zdecydowanie w złą stronę, od osoby duchownej lub od osoby świeckiej, a więc tutaj również Novus Ordo poszedł w tą samą stronę, w którą szedł Cranmer ze swoją anglikańską reformą, ale poszedł jeszcze dużo dalej, niszcząc w ten sposób wiarę w rzeczywistą obecność, niszcząc szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, usuwając te znaki wyjątkowości, znaki adoracji wobec Najświętszego Sakramentu, niszczy się wiarę. I te reformy to jest bez wątpienia szczególna zbrodnia wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kolejny punkt to jest, jak wyglądają hostie komunikanty. Są one małe, są, no powiedzmy, że sprasowane, czyli tak rozumiemy, jak wygląda, wiemy, jak wygląda komunikant, oznakowany jakimiś sakralnymi, ale ofiarnymi symbolami. Przeciwia to się, czy unika to profanacji, no w tym sensie, że się nie kruszy i pokazuje znowu transubstancjację, to znaczy pokazuje, że to nie jest zwykły chleb, tylko to ma również symbolicznie tak pokazywać, że jest to coś wyjątkowego. U Cranmera są to już po prostu duże kawałki, oczywiście bez żadnych znaków, zawsze łamane kawałki chleba i dzielone z ludźmi w ten sposób, że te okruchy nie okazuje się szacunku wobec tych fragmentów, które gdzieś tam spadają. Podobna forma zostaje dopuszczona w Novus Ordo, więc duże kawałki chleba bez jakiegoś nadruku, nie przedstawiające symbolicznie tego, że jest to coś wyjątkowego, są dopuszczone i o ile w Polsce rzadko się z tym spotykamy, o tyle jak najbardziej jest to rzecz dosyć powszechnie praktykowana przede wszystkim na Zachodzie.
przeskakujemy dalej. Tu widzimy na samej górze ten fragment, który przed chwilą przeczytałem. Jak widzimy, dochodzimy już do końca. Quod ore sum simus, modlitwa, która znowu pokazuje nam przeistoczenie. W rycie Cranmera tych modlitw nie ma. W Novus Ordo pierwotnie zostały one wykasowane, później zostały przywrócone. Kolejna modlitwa, Corpus Tuum, znowu podkreślająca transubstancjację, nie ma jej ani w rycie Cranmera, ani w Novus Ordo Placcha Tibi. Na końcu mszy, znowu używająca tego ściśle ofiarnego języka, nie ma ani w rycie Cranmera, ani w Novus Ordo. Ostatnia Ewangelia, która podkreśla w sposób szczególny mszę świętą jako kontynuację wcielenia Słowa Bożego. Nie ma ani w rycie Cranmera, ani w Novus Ordo. Modlitwy Leona XIII, które już nie są częścią Ordo Missae, nie są częścią rytu. Natomiast, jak tu mamy podane, podkreślają one katolicką eklezjologię i wzywanie świętych, odwoływanie się do świętych. Te modlitwy Leona XIII to też jest taki ciekawy przykład, jak msza święta, jak liturgia rozwijała się, pomimo tego, że jej kanon był już kanonizowany dosłownie, to znaczy, że nie można było już nic do niego dodać, to jak najbardziej właśnie pojawiły się te modlitwy Leona XIII jako taki dodatek po cichej mszy świętej. Oczywiście ani w rycie Cranmera, ani w Novus Ordo tych modlitw Leona nie ma. Autor podaje na dole źródła, z których korzystał. Ja odsyłam jeszcze do mojego materiału Modernizm a Nowa Msza oraz do całej playlisty Kontrowersje wokół Nowej Mszy, jak również do kontrowersji Serce naszej wiary. Ta druga playlista bardziej skoncentrowana jest na tym, żeby pokazywać, w jaki sposób msza święta trydencka faktycznie naszą wiarę pokazuje, choć ona również wyraża, kształci, choć również ta playlista ma pewne wyraźne elementy apologetyczne. Podsumowując, wydaje się, że jest to rzecz dosyć oczywista, że Novus Ordo został stworzony w sposób bardzo zbliżony do protestanckich, anglikańskich reform wprowadzonych w XVI wieku przez Cranmera. W niektórych elementach Novus Ordo jest bardziej zachowawczy od Cranmera i pozostaje bliżej jeszcze mszy trydenckiej, w innych z kolei przegania już ten ryt Cranmera i idzie dużo dalej, jak chociażby kwestia ministrantek, która nawet w rycie Cranmera była nie do pomyślenia, choć tam pewnie po prostu ze względów takich czysto kulturowo-społecznych. W każdym razie widzimy ten kierunek. Dlaczego do tego doszło? Wyjaśniam to w moim materiale Modernizm a nowa msza. Jeśli ktoś go jeszcze nie oglądał, a jest zainteresowany tematem, to koniecznie odsyłam do tego właśnie materiału. Czy ryt mszy świętej, który jest tak bardzo podobny do rytu stworzonego świadomie po to, żeby odciąć ludzi od katolickiej wiary, żeby odciąć się od tej starej wiary i stworzyć tą nową, ten nowy angielski, anglikański kościół, czy taki ryt może długofalowo kształtować wiarę katolików? Nie, nie może. Liturgia, msza święta to jest kluczowa rzecz, to jest serce naszej wiary. Jeśli ryt nie wyraża w sposób wystarczający naszej wiary, to będzie ją wypaczał i nie przez przypadek wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie drastycznie spada. Nie przez przypadek wiara w ofiarny charakter mszy świętej drastycznie spada. To wszystko nie są przypadki, to bez wątpienia ma związek z już wieloletnim, już liczonym w dziesięcioleciach funkcjonowaniem tego rytu, który bardziej przypomina protestanckie zakusy reformatorów niż katolicką mszę świętą. A więc katolik, któremu zależy na jego wierze, na zbawieniu jego duszy, powinien unikać Novus Ordo z całą stanowczością. Powinniśmy powiedzieć stanowcze nie Novus Ordo, dlatego że jest ten ryt zagrożeniem dla naszej wiary. Dlatego katolik nie powinien w żaden sposób się podpisać pod tą reformą. Dlatego unikajmy Novus Ordo, praktykujmy naszą wiarę tam, gdzie faktycznie jest ona
formowana, wyrażana, gdzie łaska faktycznie płynie, gdzie używany jest ryt, który sprawdził się, który ukształtował wiarę wielkich, świętych, który w ten sposób możemy powiedzieć, tak, że ta łaska faktycznie płynie, że on wzbudza świętych, wzbudza powołania, tworzy katolicką cywilizację. Nawet jeśli wymaga to od nas ofiar, nawet jeśli trzeba dalej pojechać, uczęszczajmy na mszę świętą trydencką, a w żadnym wypadku nie podpisujmy się pod Novus Ordo, nie podpisujmy się poprzez nasze uczestnictwo. Nawet oczywiście, że są pobożni księża, którzy po prostu odprawiają mszę świętą tak, jak ich nauczono. Natomiast jeśli są to faktycznie pobożni księża, to raczej z ignorancji odprawiają Novus Ordo, niż dlatego, że to jest słuszne. Z ignorancji, czyli gdyby wiedzieli, skąd Novus Ordo się bierze i dokąd prowadzi, to zmieniliby swoje zdanie na jego temat. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo księży, którym jest wszystko jedno, no i o takich księżach tutaj nie mówię. Mam na myśli faktycznie dobrych, pobożnych księży. Kościół, hierarchia kościelna ewidentnie ukrywa ten fakt tego, jak ta reforma powstawała, jakie są jej konotacje, co było wcześniej. Tak? To księża kształceni w nowych seminariach mówią nam o tym, że o starej mszy praktycznie się nie mówi. To jest tylko tak wspomniane pogardliwie, że a było takie, ale to nie działało, to było takie zacofane i tam wiecie, teraz jest super. Tylko w ten sposób jest to przedstawiane, a więc ci ludzie kościoła sami tak są formowani i tak też formują innych w sposób zakłamany, w sposób, który nie odpowiada rzeczywistości. Oczywiście, że jest również mnóstwo wiernych, którzy w dobrej wierze na Novus Ordo chodzą, no bo po prostu idą tam, idą do kościoła zgodnie z przyzwyczajeniem. Oczywiście, natomiast w dużej mierze jest to znowu pewna ignorancja. A więc jeśli my dostrzegamy, skąd Novus Ordo się wziął, herezja modernizmu, dokąd prowadzi herezja modernizmu, odsyłam do materiału Nowa Msza a Modernizm. Jeśli widzimy, że przypomina on bardziej liturgię protestancką niż katolicką, to musimy się od niego zdystansować i w żaden sposób się pod nim nie podpisywać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.